Eliza Wood zaprezentowała nam książkę ilustrowaną Good and Quiet. Jest to tak zaskakująca, mięsista, bogata kolorystycznie książka, no bezkompromisowa. Jest to niesamowicie barwna, sympatyczna, też tak naprawdę prosta, ale oryginalna rzecz. Napisana jest w postaci takiej opowieści szkatułkowej, historia w historii. Dziwne stworki opowiadają sobie o dwóch postaciach, Good and Quiet, które boją się w siebie nawzajem, nie znają. Na każdej stronie pojawia się wielu niesamowicie fantastycznych, wyrazistych, przedziwnych, kolorowych postaci. A dwie z tych postaci, główni bohaterowie, Gudu i Gwaj, to postacie, które chociaż w zasadzie na tle całej tej gromady nie wydają się specjalnie dziwniejsze od pozostałych, to tak się im wydaje, że są dziwniejsze i z tego powodu zamykają się w sobie. Autorka wykazała się tutaj niezwykłą fantazją, nieposkromioną wyobraźnią. Książka pięknie narysowana, ma w sobie ogromną moc poprzez swoją teatralność. Książka, która zachęca do tego, by zrzucić maski, które często na siebie nakładamy, chcąc skryć to, co wydaje nam się w nas brzydkie i nie do pokazania, tak naprawdę jest fajne może i interesujące i takie prawdziwe. Dla nas wydała nam się dosyć egzotyczna i oryginalna w stosunku do tego, co widzimy na rynku polskim. Bardzo nam się podobała.